Cześć, dzisiaj zajmiemy się układem chłodzenia w takim oto wypasionym Asusie. Jest to chyba G750J, jak dobrze zapamiętałem. Fajny komputer, mocna konstrukcja do gierek. Mianowicie w środku i7, 8 GB RAM, przynajmniej według specyfikacji wyjściowej, tak? I jakiś GeForce. Co on tam miał? GTX 770. Dobra. Bierzmy się za pracę. W najbliższym czasie, nie wiem czy dziś, czy jutro, na kanale pojawi się jeszcze filmik z wymiany dotyku bądź całego wyświetlacza w Lumi 532, gdyż niestety mój telefonik miał pecha i w miniony weekend na pielgrzymce wypadł mi z rąk. No i cóż, no i trzeba wymienić dotyk. Czekajcie, obejrzę sobie tak, tu i tu radiatory, tak więc no, aby się do tego dostać, to będzie trzeba dużo rozkręcać. Tutaj widać, że ktoś próbował się już chyba do niego dostać. Śrubka jest bardzo mocno zlizana. Zobaczymy, czy coś z tego będzie, bo generalnie sytuacja wygląda kiepsko. Ja go trochę przykręcę. Ja położyłem śrubaki tutaj. Jedna poszła. Od razu jest do wywalenia. Później sobie dobiorę drugą taką. Druga poszła. Szkoda, że filmik, znaczy aparat przy nagrywaniu nie łapie makra, ale powinniście widzieć nawet na słabej jakości, że środek jest wyślizgany, ma zupełnie inny kolor, zdarty. Nie wiem, jak to było odkręcane ani czym, aczkolwiek coś poszło nie tak. Dobra. Przyjrzę się jeszcze, czy nie ominąłem żadnej śrubki. O, właśnie. Tu i zobaczę również, czy klawiatura zdejmuje się przed, czy jest... Nie, klawiatura jest pod polem restem. Ok. W takim razie przechodzimy do oddzielenia kadłubka od palm restu. Pewnie będę musiał zaraz przestawić wam trochę kadr, tak abyście cokolwiek widzieli. Dobra. Muszę się temu trochę przyjrzeć, aby nie strzelić gafy. Będziecie to widzieli, chyba nawet nie muszę nic przybliżać. Odłączę sobie. Tutaj jest od biedy. Ale już tu widać duże oznaki zabrudzenia. No cóż, dobra, ale po to jest serwis, żeby się ich pozbyć, tak? Wy wracacie do pozycji wyjściowej, a ja przystępuję do dalszego demontażu, gdyż tu i jeszcze w kilku miejscach są śrubki, które trzymają palm rest. Ja sobie tutaj porozdzielałem te śrubki, rozkładam je mniej więcej w miejscach, w których one występują na obudowie, bo jest naprawdę multum rodzajów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chyba sześć jak na razie rodzajów, więc nie chciałbym tego pomieszać. Dobra, śrubki od palmrestu chyba zdjąłem. Tak, widzę, że palmrest podchodzi do góry, tak więc spróbuję się do niego dobrać teraz. Cyk. Dobra. Dobra, muszę się pozbyć skrzydła, bo nic mi to nie da. Nie zdemontuję tego w innym wypadku. Tak więc rozkręcamy dalej. Patrzcie jak miło. Po odkręceniu skrzydła praktycznie palmrest podszedł nam do góry. I teraz muszę to jakoś tak mądrze zrobić, gdyż laptop ma słuszne wymiary. Dobra, jakoś to tak oparłem. To na razie odłączyłem tasiemkę, czy taśmę klejącą, która trzymała antenki Wi-Fi. I pomału biorę się za palmrest. Ładnie poszło. Powiem wam, wydawało mi się, że demontaż tego laptopa będzie cięższy, ale nie. Byłem w błędzie, to muszę przyznać. Ok. Jako że już na wierzchu mam bebechy, uziemię się, żeby przez przypadek nie uwalić dla klienta płyty, gdyż wtedy, jak wiadomo, koszt naprawy w całości pokrywam ze swojej kieszeni. Nie dość, że strata finansowa, no to klient raczej nie będzie zadowolony, że przyniósł komputer do czyszczenia i została mu uwalona płyta główna przez zagapienie się serwisanta. Co tu dużo mówić, też bym nie był zadowolony. Cyk. Dobra. Słuchajcie, na chwilkę się z wami pożegnam. Wszystko to przeczyszczę i wrócę do was. Pokażę wam, jak to wygląda po czyszczeniu. Chociaż... Nie, jeszcze nie, bo i tak muszę zdemontować płytę, gdyż wszelkie radiatory są na dole. Tak więc ok, na razie działamy. Dobra. śrubaczek. Montaż będzie przebiegał mozolnie, to mogę wam powiedzieć od razu. I będzie dosyć czasochłonny, dlatego ja go nagrywał nie będę, aczkolwiek pokażę wam efekt czyszczenia, tak aby klient miał wgląd na kanale do tego, co zostało wykonane w jego komputerze. Do tego, że został skręcony ponownie, raczej nie będzie miał wątpliwości, gdyż komputer dostanie w jednym kawałku. Ojej, masakra, masakra. Zaraz jeszcze odkręcę tutaj i pokażę wam, jak to wygląda. Ale bardzo dobrze, że klient zareagował, tak? Powiedział, że komputer się grzeje, no i trzeba czyścić, tak? To jest godne pochwały. Już nie zachował się tak, jak co niektórzy ludzie. Zresztą ostatnio był filmik na kanale, to była chyba Toshiba jakaś starsza. Starsza, aczkolwiek wysoki model. Podobnie jak w tym wypadku. Gdzie komputer się grzał, można było na nim gotować obiad, ale klientka myślała, że a spoko, przecież działa. No i niestety grafika była walnięta. O, jak widzicie, jeszcze wypadają zwitki kurzu. Tutaj powinniście to widzieć. O, tu z zawiasu. Tutaj nie jest wcale lepiej. Tak więc będziemy czyścić. Gdzieś tu się chyba jeszcze trzyma. Dobra, czekajcie pomału. Te, jak się okazało, dwie małe odkręciłem niepotrzebnie, tak więc wkręcę je z powrotem, tak aby sobie nie zafundować później kolejnego demontażu, bo okaże się, że zostaną śrubki. Cyk. Dobra. Super, mam wszystko na wierzchu. Zaraz odsunę komputer, znaczy tą obudowę. No, widzicie, co się dzieje na zawiasach. No. Można by powiedzieć, że to już czas najwyższy, aby ten komputer trafił do serwisu na konserwację układu, gdyż kurz jest tutaj wszechobecny. A przy tak mocnej konstrukcji, tak wyżyłowanych parametrach, no to niestety mogłoby się dobrze nie skończyć. Radiator dosyć mocno się uczepił. Trzeba to zrobić delikatnie, aby nic nie uszkodzić w takim wypadku. O. Ho, tak mnie zastanawia, co to jest. Pasta na rdzeniu również rozjechana. W tym momencie pauza, ja się biorę za dokładne czyszczenie, gdyż zajmie to sporo czasu i wracam do Was już z efektem końcowym, aby pokazać, jak wygląda przeczyszczony układ, a później cóż, montaż.